Siemanko kochani, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony can, a przed wami kolejny odcinek z Fishing Planet, w którym po dziś odcinku zrobimy sobie event świąteczny. Oczywiście pewnie będzie to podzielone na parę odcinków, bo troszkę tutaj do roboty jest. I od razu wam się przyznam, że ten event będę robił po raz pierwszy, zarówno na tym koncie do levelowania pod odcinki, jak i w swojej historii. Był on już wiem, że rok temu, ja z nim spotykam się po raz pierwszy, no rok temu przez event Halloweenowy byłem troszkę na Fishing Planet obrażony, ale z tego co tak przejrzałem, już parę rzeczy tutaj zrobiłem, ale to Wam też pokażę, no to wydaje mi się ten event świąteczny całkiem spoko, z tego chociażby względu, że póki co nie zauważyłem, że trzeba coś za realne pieniądze kupować, więc event udaje mi, wydaje mi się być eventem sprawiedliwym i jak najbardziej okej. Okay. Na mapie, na globusie, tak? na kuli ziemskiej macie takie łowiska, które mają czapeczki mikołajowe, i na tych łowiskach właśnie odbywa się ten event tam coś trzeba zrobić. No, pierwsza, najważniejsza, gdzie jest najwięcej do zrobienia to jest jezioro Biały Łoś. Ale ja póki jeszcze nie wszedłem, bo byłem wczoraj nagrywać też dla Was odcinek, jak widzicie, Skarpi świątecznych, więc muszę sobie szybciutko sprzęt przygotować na łowienie tych łososi rogatych, jeżeli dobrze pamiętam, bo zobaczcie w misjach mamy coś takiego jak złap łososia rogatego. Tam jest dosyć to ciekawe, bo trzeba fajerwerki odpalić. Dobra, tu mamy spinning jeśli chodzi o tą z tą błyską, którą dostaliśmy w prezencie z tym poperem. Haczyki to ja myślę tak między 3 a no, nie no, 4-0 może sobie założymy. Myślę, że 4-0 na dwóch wędkach, może na dwóch nawet piątki, bo te łososie są dosyć spore, a nie chcemy jakiś no, popierdółek łapać. W międzyczasie tam jeszcze świętego Mikołaja będzie trzeba sanie znaleźć, ale to już Wam zaraz wszystko pokażę, bo wczoraj to już jakby robiłem. Założymy sobie tak na jedną wędkę duże minogi i żywce shiner, i generalnie nie będę. Może, może tą sakiewkę ikry, ale chociaż ja bym wolał sakiewkę ikry, a dobra, niech będzie na piątkach i nie ma problemu z żywce szynę. Czyli mamy pięć wędek przygotowanych, one są oczywiście moimi tradycyjnymi wędkami, więc tutaj no, moje łowienie nie będzie, na razie mamy jeszcze licencję, więc spoko. Moje łowienie, słuchajcie, nie będzie tu jakąś, jakimś wyzwaniem walki z rybami, a bardziej zrobienia po prostu tej misji. Więc, moi drodzy, respimy się. W ogóle fajny, fajny ten biały łoś, fajnie do niego wrócić. Dawno nie byłem na tym łowisku, a że święta się zbliżają. Jest tu tak fajnie śnieżnie, taki fajny, śnieżny klimat, to mi się jak najbardziej ten biały łoś tutaj podoba. Zobaczcie, tu koledzy łowią i tam też za chwilkę będziemy łowili, ale co trzeba zrobić? To pierwsza rzecz, to macie sanie. Ja już te sanie znalazłem i dlatego one tu stoją. I jak macie znaleźć sanie świętego Mikołaja, to one tam na końcu tej drogi są tak połowicznie w wodzie. Jak tutaj do tych sani podejdziemy, no to mamy przynieść worek świętego Mikołaja ze wszystkimi prezentami. Oczywiście prezentów jeszcze nie mamy. O, kolega odpalił fajerwerki, więc łososie można był już łowić. Tutaj mamy prezent jakiś. O, jakąś błystkę dostaliśmy, ale nie wiem, czy taką małą akurat potrzebę. Tak wszedłem, wiecie co, z rozpędu, nie patrzyłem na, na wykres brania, potem bym się dziwił, że mi nic nie bierze. No bywa i tak, bywa i tak, ale na szczęście, na szczęście wykres brań mamy w miarę spoko. Tutaj sobie markerkiem, mi się niestety nagranie, słuchajcie, zatrzymało, nie wiem w którym momencie, więc odpowiem, bo pewnie tego nie słyszeliście, że sobie zaznaczyłem markerkiem jednego łososia rogatego, którego tutaj złowiłem, tego, tego powyżej 7 kilo, także pierwszego powyżej 7 kilo już mamy. I zobaczymy, czy tam gdzieś w okolicy markerka będzie spoko. Pewnie strzelimy teraz jeszcze raz fajerwerkami. I tu większość misji... Aha, jeszcze tu jakieś skarpety trzeba znaleźć. I coś mi się wydaje... Oj, tutaj skopałem teraz. No trudno. Coś mi się, widzowie, wydaje, że te skarpety... Że te skarpety to my musimy... że te skarpety, moi drodzy, to my musimy y, gdzieś poszukać po drugiej stronie, gdzie są te ogniska. Tak mi się wydaje, że y, trzeba będzie podpłynąć na drugą stronę, zobaczyć, czy da się zacumować i pewnie gdzieś tam te skarpety się ukryją. Bo jakieś skarpety świętego Mikołaja też mamy do zdobycia. O! Czyżby nam rogaty łosoś wziął kolejny? Ten to raczej za mały będzie, bo za szybko idzie. Ten to już będzie miał na pewno 5 kg A nie, to jeszcze nawet futrzasty pstrąg. Jeszcze lepiej. Że znaczy w sumie jeszcze gorzej, no bo gorzej dla nas, tak? Bo polujemy na na rogatego łososia, nie tam jakiegoś pstrąga z, z futrem. Znowu futrzasty pstrąg. A na co mi te pstrągi futrzaste? Niepotrzebne mi one do niczego. O, tu jest może coś większego. Jest szansa, że rogacz nam wyskoczy. E, rogacz z Doliny rostoki, bym powiedział. Jest rogacz. Znaczy taki jak trzeba? Niestety chyba nie. Pra, prawie 7 kilo. Ach. Słuchajcie, tak, tak niewiele brakowało, żeby miał 7 kilo. I żeby nam się zaliczył. A ja już nie mówię, żeby mógł być jeszcze większy. Więc 4 to są wydaje mi się takie optymalne haczyki 5-0, ale też jak widzicie biorą takie troszkę popierdółki, więc myślę, że tutaj też tutaj też będzie trzeba, no właśnie to jest wędka trzecia. Też będzie trzeba, mi się wydaje, moi drodzy, mocniejsze haki założyć na jedną wędkę spokojnie. Spokojnie na jedną wędkę bym założył. Szóstki i siódemki. Tak szczerze, naprawdę absolutnie szczerze. To chcę spróbować na, na, na jedną wędkę dać haki szóstki, czyli zrobić na przykład coś takiego, że czwórki, piątki, szóstki i siódemki. O, może coś takiego. Bo piątki teraz mam na jednym. Na dwóch, na dwóch mam czwórki, w sensie 4-0 i 5-0. A chciałbym właśnie spróbować. To lepiej. Podobno one tutaj najlepiej biorą. Też wieczorem, widzicie to, jakbyście chcieli dalej prezenty zbierać, to trzeba poczekać, ale możemy chyba podejść do worka świętego Mikołaja, znaczy do worka, do, do sani świętego Mikołaja w tym czasie. Ze wszystkimi prezentami, to jeszcze nie mam wszystkich prezentów. Pewnie te skarpety muszę odnaleźć. Czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy, czego mi tu brakuje. Bo tutaj łapiemy te łososie, ok. Uh... Worek z prezentami. Aha, że wszystkie prezenty, czyli też musimy na, na pozostałych. Widzicie, czerwonych pudeł zebrałem więcej o 5, no ale to się tam nic nie dzieje. Więc mamy do zdobycia jeszcze białe, niebieskie i zielone. To jest oczywiście na innych łowiskach. Te tutaj, bo tutaj, tutaj zdoby, Tutaj czerwone. Tutaj czerwone. Dobrze, dekoracje choinkowe. Hmm. Fajerwerki zwiększają szanse świąteczne przynęty, ale ja nie mam świątecznych przynęt. W ogóle nie byłem na samotnej gwieździe jeszcze. Może trzeba zajrzeć, słuchajcie. Nos nosząc laskę cukrową, a skąd ja mam... Skąd ja mam mieć laskę cukrową, jak nie mam? Jest tego dosyć sporo. No, sanie się rozbiły, no to tutaj się rozbiły, wiadomo, znaleźliśmy te sanie. A jakiś miętus, tutaj udekoruj choinkę. No jest, jak widzicie, aha, dostarcz worek, czyli te całe prezenty, co zbierzemy na, na wszystkich łowiskach, mamy dostarczyć tutaj do sań. No i zbierz rozrzucone prezenty, czyli to byśmy zaliczyli. No zobaczymy, zobaczymy. No, na razie mamy jedną rzecz zrobioną, no drugim moim celem jest na pewno to, żeby żeby te ryby połowić, natomiast z nimi, jak widzicie, wcale tak łatwo nie jest. Zastanawiam się, czy sobie czas nie przesunąć faktycznie na wieczór i poszukać jeszcze tych skarpet. Tu gdzieś było ze skarpetami, ale ja nie wiem, gdzie... Czekajcie, misję, misję, misje, misje. Tu gdzieś było... Tu są prezenty tylko... No coś było ze skarpetami, gdzieś czytałem... No dobrze, to może tutaj gdzieś było. Wiecie, nie widzę, nie widzę. Nie widzę, ale było coś jeszcze z jakimiś z jakimiś na jeziorze Biały Łoś. To może gdzieś. Tutaj już nie, to może tu wesołych świąt, tu chyba widziałem. Znajdź skarpety Boże, Bozo, bożonarodzeniową na jeziorze Biały Łoś i weź swój prezent. Tutaj też monetkę można dostać, jakiś tam, y, jakiś tam biały śnieg. Dobrze, to słuchajcie, to tutaj na Białym Łosiu mamy skarpetę do znalezienia, którą y, przypuszczam, że, że gdzieś będziemy mieli na drugiej, y, y, na drugiej stronie brzegu, bo raczej tutaj tej skarpety nigdzie... Raczej tutaj tej skarpety nigdzie nie będzie. Tak, tak mi się wydaje, że ona raczej gdzieś po drugiej stronie będzie, bo to byłoby zbyt proste, gdyby wszystko było w jednym miejscu. Ja oczywiście lubię, słuchajcie, takie misje, gdzie trzeba trochę, wiecie, ruszyć głową. O, coś mamy dużego, naprawdę coś dużego mamy. To jest mocna wędka na karpie, słuchajcie. Także będzie chyba powyżej 10 kilo ten. Także widzicie, 5-0 haczyki to jest dobry, dobre rozwiązanie. Piękny nam wlatuje teraz. Na pewno będzie miał 10 kg. No widzicie, pięknie. Pięknie. Także akurat łos łososia roga tego złowiliśmy również w większej wersji. Także pięknie, pięknie. Widzicie, nie jest to taka trudna ta misja, tylko wymaga cierpliwości. Ja myślę, że ileś możemy złowić w jednym miejscu. Ja też się przeniosę na to drugie miejsce, tam, właśnie obok tego, obok tego obalonego drzewa, bo wydaje mi się, że tam też, też można go, go chwycić. Bo może tak być, że, wiecie, też jest tak jak z unikatami, że po prostu jest ograniczony, bym powiedział no jakaś ograniczona liczba, którą można na jednym spocie złowić. Tak mi się wydaje, oczywiście nie chcę tutaj, wiecie, głupot gadać żadnych. Na ten, na ten walker to wątpię, żebyśmy tutaj łososia chwycili. Szczególnie, że on jest lekki, niestety nim, jak widzicie, nie mamy możliwości za bardzo rzucania. Zbyt daleko, o, tam skakał jakiś chyba rogacz. Ja widzę kolega prezenty zbiera. Także super fajny event, póki co mi się podoba, bo nie jesteśmy jakoś, wiecie, ograniczeni, że tylko trzeba kasę wydawać i wygra ten, kto więcej kasy wyda realnej. Co było dla mnie bez sensu i dlatego też na event Halloweenowy się rok temu obraziłem. W tym roku też nie robiłem eventu Halloweenowego. Natomiast to wydaje się takie ciekawe i taki faktycznie klimat świąteczny, szczególnie na tym białym łosiu, gdzie wszystko jest takie. No sami widzicie, biały łoś jest według mnie naprawdę super niedocenionym jeziorem, niedocenioną miejscówką, która według mnie też oddaje o wiele lepiej niż ten śmieszny, smutny, szary emerald. Także dziwię się, że tak ten emerald jest chwalony przez, przez ludzi, a, a biały łoś jest kompletnie niedoceniony. Widzicie, mamy ciszę. Ja mogę spróbować jeszcze raz fajerwerkami strzelić. I najwyżej się. Najwyżej tej skarpety pójdziemy poszukać tego świętego Mikołaja. O, i już zobaczcie, strzeliliśmy fajerwerkami, już nam, już nam wędki szaleją, nie? Także żebyśmy się nie poparzyli tymi fajerwerkami, kurczę. Już nam wędki szaleją. Na tą sztuczną ikrę, może w ogóle na dwie wędki powinienem sztuczną ikrę założyć. Nie pomyślałem w sumie o tym, bo na sztuczną ikrę tam dychę złapaliśmy. Łosoś szlachetny? Nie, chcę łososia szlachetnego. Na co mi łosoś szlachetny? Chociaż uwielbiam łososie, bardzo, bardzo dobra ryba, wędzony łosoś. Bardzo mi smakuje, ale też strasznie droga ryba. Więc rzadko jadam, bo troszkę cenowo, no. słabo. No dobra, moi drodzy, no dobra. Te minogi rzućmy trochę bardziej na lewo. Tak, średnio na razie bym powiedział, jeśli chodzi o o te brania, no ale wiadomo, jest event, to trudno, żeby, wiecie, brał jeden za drugim, nie? To by było zbyt proste. O, tu widzę kolega też złowił rogatego 10 kilo ponad. Także widzicie, da się, da się. Bez problemu się da, tylko, no, tylko trzeba po prostu troszeczkę cierpliwości. Ja zobaczę jeszcze, jak to jest z przesunięciem czasu, na przykład na wieczór. No fajnie by było, teraz takiego 9 do 10 kilo złapał. I bym miał po jednym z każdego, i, i wtedy mógłbym miejscówkę zmienić, nie? I chętnie bym zmienił, czy też, czy też poszukał tej całej skarpety, bo wydaje mi się, wiecie co, że ta skarpeta no tutaj nie ma gdzie już być ukryta, bo tutaj wszystko sprawdziliśmy. Tam były sanie, więc wątpię, żeby tam na końcówce się skarpeta ukryła, więc ja jedynie obstawiam tam gdzieś, gdzie są te ogniska po, po drugiej stronie. Tak, tak mi się wydaje. No dobra, słuchajcie, tu będę troszeczkę pauzował, bo też nie ma co nagrywać. Nie wiadomo, jak długiego odcinka. Po prostu będę wam pokazywał, jak, jak będę łowił i wtedy będzie szybciej, i weźmiemy po kolei wszystko ogarniemy. W międzyczasie, kochani, sobie yy, wszedłem tutaj na motorówkę, żeby poszukać tej skarpety świętego Mikołaja, więc jeżeli jej szukacie, to tutaj już ją widać. Z daleka, czyli przy tym drugim ognisku ona tutaj. Jest. Dostaliśmy jakieś tutaj prezenty, spoko. Nie wiem po co nam na razie, ale, ale coś tam dostaliśmy na razie. Nie wiem co nam to daje, ale skarpeta jest. Także tam naprzeciwko pomostu tutaj macie te, takie na lewo ognisko, i tutaj śmiało można moi drodzy tą skarpetę znaleźć. Tak mnie intuicja właśnie mówiła, że tutaj ta skarpeta będzie, i nie myliłem się. No, myślę, że nic więcej tu nie znajdziemy. Tam wątpię, żeby coś było, żebyśmy na tym lodzie coś znaleźli. Także, słuchajcie, ja zrobię taki manewr, że przeniosę się może na drugą miejscówkę. Tylko tak czy siak muszę, chyba przy przycumować przy pomoście. Bo tu mi się chyba nie uda. Przycumować, tak mi się wydaje, że mi się nie uda. Uda mi się. Dobra, tak mi się uda, to idę tu, co będę kolegom tam ee, się kręcił. Chciałem tutaj na tym drugim. Miejscu przesunąć czas na, na, na wieczór. Bo tak z doświadczenia wiem, jak to było z łososiami na skalnym jeziorze I, i łososie bardzo fajnie brały właśnie wieczorem. Tutaj mamy jeszcze jakieś wejście. Zobaczmy dokąd możemy tutaj pójść. Może akurat coś tu się kryje. Tu nie wejdziemy, tutaj dalej też nie wejdziemy. Aha, czy to tylko jest tak dobra dla pizzu. Ok. Chciałem sprawdzić, czy. Tam się coś nie kryje. Także, moi drodzy, ja sobie czas. Przy... Oj na wieczór, a może na nockę? Kurcze, widzowie. Bo następny dzień od rana mamy super. Także może spróbujemy. Na nockę to przy okazji zobaczycie, jak fajnie. Strzelają fajerwerki. Ale ja bym, moi drodzy, zrobił teraz taki myk. Na jednych miałbym 5 na drugich bym. Może inaczej. Tutaj są co? Tutaj są 4,0 to tutaj bym dał 5-0. tylko szóstek nie mamy. Kurczę, no dobra. To zrobimy 5-0. Tutaj już są 5 0, to zostawimy. A na ostatnich damy po prostu 7. Już te szóstki sobie jakby siłą rzeczy pominiemy, bo, bo nie, ma, nie mamy jakiegoś tutaj pola manewru. To nie, bo to ten marker, który widzicie, to jest marker na to jest marker na szczupaka, także absolutnie tak daleko nie musimy rzucać, tak mi się wydaje. Ale też może postawię markera, jak tutaj coś złowię, tak około 30 metrów, może trochę mniej. No, na razie to tak eksperymentalnie szukamy. Dwie rzucimy dalej, a dwie bliżej po prostu. Bo tutaj też mi się wydaje, że te łososie powinny bez problemu brać. O, tak bliżej sobie rzucimy. Tam jakiś skakał. Nie no, skaczą koło tego markera w sumie w zasadzie. Wiecie co, no to może koło tego markera tam rzucimy tak daleko. A co, wędki mamy dobre. Co będziemy się moi drodzy szczypać, nie? Zobaczymy, na 7.0 odpalimy fajerwerki, cyk. Zobaczcie widzowie jak pięknie teraz, bo w nocy to teraz to widać, teraz to jest robota, Sylwester się zbliża. Chociaż ja Wam powiem szczerze, że jestem trochę przeciwnikiem takich typowych fajerwerków, bo wiem jak się też zwierzęta boją. Jestem miłośnikiem zwierząt. Mam wspaniałego pieska, wiem jak się boi. Może nam ludziom to jakąś tam frajdę sprawia, ale, ale trzeba myśleć o zwierzątkach. Także nie do końca. No, ja tam nie chcę żadnej pali. Co mi ta palia? Słuchajcie, tam jeszcze jakiś skakał. Może tam rzucimy na lewo tą pierwszą wędkę. Oto, oczywiście, gdzie. Gdzie skacze to jest w jakiś sposób też wyznacznik. Natomiast tutaj teraz testuję, gdzie one mogą nam wziąć. Wydaje mi się wyznacznikiem zawsze najlepszym jest to, że po prostu jak widzisz, że skacze taki rogacz, no to o, tutaj ty o to blisko też skakał to. Tutaj blisko rzuciłem, ale to będzie chyba zwykły łosoś z tego co widzę rogaczem. rogaczem on nie jest chyba, że ten futrzak? Nie ma rogi chyba, czy nie ma rogów? rogi, dobra, jest. Ma rogi. Ma rogi. Okej, okay, dobra i patrzcie, 10 kilo. O, 11 kilo, ale pięknie. Dobra, markera widzowie postawimy, żebyście mm, wiedzieli, gdzie ja to mniej więcej złowiłem. Tutaj, aha, czyli blisko, dobrze. Czyli słuchajcie, tutaj y, na te łososie trzeba blisko rzucać. Ok. Może nam się uda jeszcze 9-10 kilo złowić. No idzie to w miarę, mm, póki co sprawnie. Wiecie co, to ja troszeczkę sobie tak. Troszeczkę sobie te wędki przerzucę w takim razie. Mamy kolejne branie. Czyli nocka. Wydaje mi się, na te łososie nocka jest idealną opcją, bo faktycznie one lepiej biorą w nocy. Futrzasty. Medalowy futrzasty pstrąg. No nie tam. Medalowy, co mi po, co mi po futrzastym medalowym? sobie, czyli tak blisko musimy po prostu rzucać. Teraz nie pamiętam, która wędka była która. Teraz jakby siłą rzeczy słuchajcie, te, dobra, jedną sobie rzucimy, w ogóle jedną sobie tam dalej rzucimy. Teraz to ja wszystkie wędki, słuchajcie, pomieszałem. Minogi były na pierwszej wędce, tak a propos. Ale jak już, to sobie wszystkie rzucimy w okolice tego właśnie markerka. Tak tu nie za daleko. I zobaczymy. Wszystkie sobie przerzucę. Fajna misja, fajny event, może dlatego, że się już czuje tą magię tych świąt, nie? Tutaj zobaczcie te świerki, te choinki, to wszystko naprawdę tak fajnie ośnieżone, jak jakieś, nie wiem, Norwegii. I naprawdę bardzo fajny według mnie. Klimat taki świąteczny. I tak mam wędki już teraz pomieszane, to... to już bez znaczenia. Chociaż staram się zawsze mieć tak je poustawiane jak trzeba. Zawsze zwracam na to uwagę. Pstrąg źródlany, źródlany. No nie zależy nam na na pstrągu źródlanym niestety. Pstrąg źródlany. No cóż, no to, to słuchajcie, no będę też i pauzował, bo myślę, że tutaj nie ma was co przy, przynudzać. Jak widzicie nocka jest całkiem spoko I, i, i tego dużego właśnie w nockę trafiłem. Fajerwerki od razu nam zapewniają brania. Nie, nie jestem w stanie jakby ocenić jak długo to działa. Z tego co zauważyłem, na pewno jest tak, że jak jedna osoba strzela na łowisku, to innym też biorą. Czyli to działa tak, jakby globalnie na, na łowisko. Natomiast, o, jak ładnie. Natomiast, no tutaj nie jestem w stanie ocenić, jak to, jak to długo działa, nie? Dobra, chyba kolejny nam się trafił, ale ten chyba rogaty nie jest, on jest bardziej futrzaty. Jeszcze nie rozkminiłem, na co mi unikatowy futrzaty. No dobrze, no ale po co mi ten futrzak? Na cholerę mi ten kaktus. Cicho, to chyba mój. <ścoughs> Oczywiście nawiązuje do chłopaki nie płaczą tej sceny z kaktusem. Unikatowy, argentyński kaktus. Łosy szlachetny. no spoko coś tam mówimy, chociaż ja tutaj nie przyjechałem wiecie na jakieś łowy, tylko na, na event świąteczny, więc mi kompletnie na tym łowieniu nie zależy zwykłaków. Poza odcinkiem, tak wam tylko pokażę, pojedziemy na inne łowiska i tam sobie też słuchajcie złowimy. Oj, ten za mały troszkę, niestety nawet 7 kilo nie ma. Złowimy sobie słuchajcie. Znaczy złowimy, nie złowimy, tylko zbierzemy. Ja mówię, złowimy. Zbierzemy sobie, słuchajcie, te prezenty, które mamy do zebrania na innych łowiskach, żeby i te, to misję będzie łatwo, można, wiecie, już, już zamknąć. No na pewno, żeby ten event wykonywać, to potrzebujecie wejść na kilka łowisk, czyli jakiś to koszt jest. Na pewno to nie jest dla osób, z bardzo niskim levelem, które no, oszczędzają na, powiedzmy, wejściu na łowisko. No ja, wiecie, na tym etapie jakby już tak nie patrzę, no bardziej pod odcinek, to już tam nie patrzę, że trochę to tam straty generuje. Nie, nie liczę tego, ale to tam, wiecie, o, pewnie kolejny mały. W ogóle nie. No dobra, fajnie, że medalowy, ale... Jak widzicie, na tych wędkach, które mam, to nawet doświadczenia tutaj EXPA nie dostaję, no bo to przecież wędki mam ogromne tutaj. Natomiast jest odcinek z Białego Łosia, bo ja właśnie w tym levelowaniu konta uwzględniałem Białego Łosia. Uważam, że tak jak mówiłem, jest to jezioro, które jest w ogóle niedocenione. A więc robiłem Białego Łosia i polecam Wam. Jest biały łoś fajną opcją. Jak nie macie dobrego sprzętu, nie możecie z brzegu łowić, to można łowić z kajaka. Medalowy łosoś szlachetny. Kurczę, no fajnie, że rekord osobisty. Ja tu łososi specjalnie nie łowiłem, więc pewnie że jest możliwe, że bije rekordy, natomiast nie na tym mi zależy, nie? Co mi po tych medalowych, po tych. A jeszcze raz sobie. Dla widza. Tym razem, kochani, dla widza. Strzelimy sobie fajerwerkami. Zobaczymy jak to działa, bo mamy też szczyt brań. Nocny szczyt brań, także. Strzelimy dla widza fajerwerkami. Zobaczcie, ledwo strzelasz fajerwerkami, już coś się dzieje. Także te fajerwerki faktycznie faktycznie fajnie działają. Przy czym, no, jak widzicie, łowimy takie, takie ryby, które nie do końca bym. Nie do końca bym chciał łowić. Tam akurat gdzie skoczył, sobie na dużych minogach rzuciliśmy. Wniosek jest z tego taki, że może jeszcze większe haczyki powinienem mieć, w sensie takie 7, 0, 6, 0, no szóstek akurat nie mam, ale w granicach 5 do 7, 0. To wtedy byśmy tych większych łososi połapali. Możliwe, żeby nam te zwyklaki nie brały. Chociaż też tak patrzę, zobaczcie, już mam prawie 100 kg ryby w siatce, czyli całkiem. Całkiem sporo, jak na to łowisko. A sobie jeszcze rzucimy, słuchajcie, spinningiem. Nie ta wędka. No, tu kolega też widzę, złowił. 11 kilo, piękny wynik. Także elegancko, moi drodzy, elegancko. Bardzo fajny event, tak jakoś mi po prostu. Się wkręcił, także będzie więcej odcinków z tego eventu. No bo ciężko jest, wiecie, w jednym odcinku tutaj zrobić wszystko. Też nie chcę, wiecie, jakoś, no zobaczcie, jak od razu strzeliliśmy fajerwerkami, jak kolegom od razu fajnie, fajnie te łososie rogate biorą. I to tak właśnie, moi drodzy, to tak właśnie działa, nie? Że jak jedna osoba na łowisku strzela, to innym też biorą. Także tutaj taka praca zespołowa, często myślę, że nie ma sensu strzelać. W kilka osób w jednym momencie polecałbym bardziej, aby tak w odstępach czasowych, jak widzicie, że ktoś strzela, poczekajcie, nie wiem, 5 minut czasu, czasu realnego i, i wtedy strzelcie. Póki co spinning mi się tu kompletnie widzowie nie sprawdza. Mimo, że to jest ta. To jest ten popper, czy walker, właśnie, sorry, to jest walker który dostaliśmy właśnie z tego eventu. Ja dlatego go założyłem między innymi, bo byłem przekonany, że on tutaj coś nam coś nam pomoże, a tak się okazuje, że jak widzicie, szał nie ma tyłka nie urywa, nie? Rzucam, rzucam i nic się tutaj na to nam nie bierze. Także tutaj na pewno to coś tam mówiłem, coś tam się złapało, ale nie pamiętam na pewno żadnego roga tego na to nie, nie, nie chwyciłem także wydaje mi się to troszkę słabym pomysłem no dobra to może jeszcze raz to może jeszcze raz sobie strzelimy fajerwerkami jak już mamy taką porę nocną fajną wypadałoby coś jeszcze tutaj chwycić mamy trochę tych fajerwerków bo w prezentach je po Podostawaliśmy. Także Sylwester, słuchajcie. 15 grudnia mamy już Sylwestra. Miu, miu, miu. Fajnie, fajnie, fajnie to wymyślili. Już tak troszkę. Specyficznie, nie że, że strzelanie fajerwerkami wspiera branie ryb. No to jest dosyć ciekawie tutaj wymyślone, tak nietypowo, nie? bo jeszcze rozumiem, że zanęta czy coś, a, a tu fajerwerki, ale jest to wiecie, jakby nie wszystko musi być w 100% realistyczne. Jest to według mnie ciekawy pomysł. No jakiś futrzasty. Ja nie, ja nie wiem cały czas, słuchajcie, po co mi te futrzasty? Ja wiem, że one do czegoś tam są potrzebne, ale kompletnie mi tu żadne. Tyle ich już nałowiłem, nic mi tu kompletnie nie wyskoczyło, więc nie wiem. Myślę, że słuchajcie, zrobimy tak, że jeszcze chwileczkę tu połowię, Spauzuję, pójdę na inne łowiska, pozbieram te prezenty. To myślę, że nie muszę wam pokazywać, no bo to jest dosyć. Akurat proste, prawda? Po prostu wchodzisz na kolejne łowiska, te oznaczone z czapeczkami, czy to tutaj wymienione w tej misji, tam z tego co widziałem chyba jest emerald, coś tam jeszcze i po prostu zbierasz te prezenty rozrzucone, także i te wszystkie prezenty według kolorów yy, będę chciał pozbierać, żeby tą misję z prezentami już zamknąć i potem przyjedziemy tutaj do San Świętego Mikołaja i wręczymy ten worek pełen prezentów. A tu może sobie rzucimy, ale teraz mamy brania, więc chwilę chwilę jeszcze się wstrzymam, bo widzę, że może nam tutaj coś zaraz trafić. Chociaż też mi się wydaje, moi drodzy, i mam takie przeczucie, taką intuicję, że tutaj będzie trzeba czas przesuwać, że też na jednym spocie jest ograniczona liczba. Jeżeli ja tu trafiłem unikata, no to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że w tym czasie nam te rogate nie będą brały. I na razie się ta teoria sprawdza. Bo często macie tak na danym spocie, tak, że jak unikata traficie, no to. Gdzieś tam trzeba zmienić spot, czy przesunąć czas. No poza oczywiście Weeping Willow, no bo to, to jest jakby osobna tutaj sprawa. Ale chociażby na Michigan ze szczupakami taka sytuacja jest tak, że wydaje mi się, że to od tego zależy i ja chyba to, co zrobię, to po prostu przesunę czas na następną nockę. Bo już troszeczkę tutaj nałowiliśmy, brakuje nam jeszcze trzech. Dwóch od 9 do 10, o, tutaj kolega złowił kryształowy miętus. To też gdzieś tam mieliśmy, to też gdzieś tam mieliśmy do złowienia. Na pewno tych brań mam mniej, bo mam większe haczyki. Przy czym sami widzicie, że no te ryby, które biorą, no to. Aha, bo kolega ukończył zadanie przywołaj kryształową rybę. Czekajcie, czyli on już musiał mieć. Przeanalizujmy, co zrobił kolega, bo to też jest ciekawe. Czyli jeżeli złapiemy te, będziemy mieli to zaliczone. No jeszcze nam trochę brakuje, worek z prezentami. No to to musimy. Wiadomo, tutaj jest napisane i właśnie tak będziemy robili. Słuchajcie, zielone pudła na emeraldzie, niebieskie na falkonie, a białe na rzece Tyber. No czerwone tutaj na białym łosiu. Czyli te trzy łowiska musimy odwiedzić, i to, i to się. Się to trafi. Później z tymi dekoracjami, no to tutaj jest, jak widzicie, bardzo dużo, i to już sobie zostawimy na następny odcinek. I tutaj jest to, co kolega zrobił, czyli też zebrał rozrzucone prezenty. Dostarcz worek, no to, to, to myślę, że zrobimy te dwie rzeczy, zrobimy w dzisiejszym odcinku jeszcze. Ale myślę, że no, 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 zbierz dekoracje choinkowe, no to ich nie zbierzemy, chyba, bo to na razie skarpety znaleźliśmy. których tutaj nie ma w tej. W tej liście, nie? Tutaj, tutaj było gdzieś, tutaj były gdzieś. A tutaj są kolejne. Słuchajcie, doszły. Tutaj doszły kolejne jakieś. Bo było wysoki, Wesołych Świąt, i zobaczcie, otworzyły się nam kolejne. Ale to już widzę, są na maku, maku. O, tu są już jakieś grube misje, czyli trochę będzie do. Do roboty. No dobra, widzowie, no to słuchajcie, będziemy, będziemy robili. No, obiecałem, że wracamy też do Fishing Planet. Też yy, jeszcze Wam obiecuję, że na pewno jakieś łowienie karpia świątecznego, wigilijnego będzie, może na delcie, właśnie dla odmiany. Yy, czyli fajnie, czyli bardzo fajnie. No dobra, czy ja myślę, że zrobię jeszcze jedną próbę, żeby Wam tutaj potwierdzić, czy moja teoria się sprawdza? E, czyli przewiniemy sobie, słuchajcie, czas. Na następną nockę, wydaje mi się, że nocą one biorą najlepiej. Spróbuję na tym spocie, spróbuję też na spocie numer 2, czyli tym pomoście. Teoretycznie powinienem te rogacze złowić i mieć już zaliczone. Jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. No i co? No i będziemy zbierali prezenty i to myślę, że tyle na dzisiejszy odcinek będzie, będzie całkiem spoko. No tu mamy fajnie też wieczorem taki garb. Wiecie, no 18 jest totalny szczyt. Mogę zaryzykować, przewinąć ten czas. Przedłuż, przedłuż, dobra, przedłuż. Mogę zaryzykować, słuchajcie, przewinąć na wieczór. Zobaczymy jak one tutaj nam biorą wieczorem. Bo łowiliśmy za dnia, właściwie rankiem i, i południem było tak no średnio. Na pewno najwięcej ich złowiłem w nocy teraz. Więc zaraz się moi drodzy przekonamy, czy ta moja teoria, żeby te łososie łapać w nocy jest ok, Czy to tylko jest jakieś takie moje durne przypuszczenie. Zaraz się przekonamy. Ja nie lubię, wiecie, jakby też słów na wiatr puszczać, nie lubię głupot gadać. Jak czegoś nie wiem, to też się przyznaję do tego. Tak zostałem, słuchajcie, nauczony i wychowany. Więc jak robię eksperyment, to też wam się przyznaję do tego, że robimy testy, tak? Ale zobaczcie, coś nam się chwyciło, jeszcze nie rzuciliśmy fajerwerków, nie. Odpaliliśmy, no ale to też jest palia, to, to też nie jest to, czego byśmy poszukiwali. Trzeba odpalić fajerwerki na te rogacze. Mam nadzieję, że jeszcze słuchajcie, mamy te fajerwerki. Mamy, piu. Pią, pią, pią. Teraz to fajnie wygląda, jak ten śnieg tak pada. Fajnie, naprawdę fajne jest to łowisko. Zobaczcie jakie jest. Ten biały łoś naprawdę idealnie, słuchajcie, tak po, pod ten okres świąteczny no, robi klimat. Ja jestem zachwycony tym białym łosiem i będę Wam to też... O, na dwóch wędkach mamy branie, to trzeba się pospieszyć. Będę Wam to też cały czas powtarzał, że białego łosia serdecznie polecam wszystkim. Bardzo fajny. te pstrągi. Nie wiem jeszcze do czego one są potrzebne. Dowiem się pewnie z czasem. Ale ja rogacza chcę złowić. Znowu futrzasty, jeszcze taki mały, nie? Na haczykach 4.0, także widzicie, te, te futrzaste strągi też mm, też nam kurczę biorą na, 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 na haczyki. Dość duże. Tu kolega złowił yy, 8.80, czyli, czyli od 7 do 9 kg, czyli to, co w sumie nam by było potrzebne, żebyśmy mieli też zaliczone. Znowu futrzak. Co jest? Widzowie, same futrzaki, co to kurde? Takie futrzaki jak Yeti normalnie. A mamy na live'ie takiego kolegę, pozdrawiam cię Yeti, który ma ksywkę Yeti. Yeti kotlety i kobiety czy kobiety i kotlety, nigdy nie wiem, jaka tam jest tego kolejność. Ale pozdrawiamy Yetiego, pozdrawiamy i zawsze słuchajcie się na live'ach z niego śmiejemy, że, że nam plażę wielką stopą depcze. I trzeba piasek grabić. Mówię oczywiście o live'ach na drugim kanale, na tym You Can Live. Tam są live'y w weekendy z plaży. Z imprezką na plaży. A ktoś ochotę, to też zapraszam. Fajni ludzie, fajna atmosfera. Wszystko z uśmiechem na ustach. Bo dzień bez uśmiechu, moi drodzy, to dzień stracony. Pamiętajcie o tym, że kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się. A rybki naprawdę dają fajny chill. Ja czuję tutaj naprawdę mega chill, wiele do szczęścia słuchajcie, czasem nie potrzeba, tylko no taki fishing planet, które zwłaszcza jak drobnymi rzeczami można się też cieszyć, nie? Jak jest, ja oczywiście mam wszystko na ultra ustawione, jeśli chodzi o, o, o grafikę, ale jak te widoki naprawdę potrafią cieszyć. E, wracając do mojego eksperymentu, no jak widzicie żadnego rogacza nie złowiłem e, wieczorem, czyli znów moja teoria by się potwierdzała, że najlepiej, najszybciej przede wszystkim, najszybciej, bo tu mówimy o o wersji najszybciej. One jednak biorą e, w nocy. W nocy. Bo jak widzicie, no tutaj. Już nie mamy? Już nie mamy fajerwerków, widzowie. Skończyły się fajerwerki, że teraz będę zdany na to, czy ktoś na łowisku strzela. Kurczę. Niedobrze, widzowie, niedobrze. Jestem zdany na kolegów lub koleżanki. No nie, no nie mam. Nie mam fajerwerków. No niestety. No nic, to pójdziemy zaraz te prezenty pozbieram, żeby już mieć misję zaliczoną, bo ja chciałbym to jakoś wiecie sprawnie robić i też lubię tak. Tak dosyć wiecie dynamiczne robić rzeczy. Tu oczywiście, jak chcecie się pobawić, wiecie, przy... mając słabsze wędki, to macie też fajną zabawę. Natomiast ja nie wszedłem się tutaj bawić w łowienie ryb, tylko wykonać misję, no to też wiadomo, że nie będę, wiecie, kupował wędek specjalnie po to, żeby misję wykonać, czyli słabszych wędek, żeby się pobawić. Więc już po prostu łowię na tym na tym, co mam, tak? A nie żeby tam wiecie, specjalnie pod to kupować, ale tu nic z tego nie będzie, więc tutaj te fajerwerki dużo dają, ale zdecydowanie moim zdaniem e, naj, najłatwiej, najłatwiej wygląda to, że, że trzeba łowić, że trzeba łowić jednak w nocy. No nic, czyli mamy do z... Czekajcie, Tyber. Dobra, sprawdzimy, ja już sobie wyjdę z tego łowiska. E... Misje. Jeżeli chcemy tylko prezenty, no to nie musimy kupować licencji. Czyli jeszcze raz: jezioro Falcon, Emerald i Tyber. No dobrze, no dobrze. Czyli opuszczamy łowisko, bo fajerwerków i tak nie mamy. Może jak zdobędziemy te prezenty, to. Bo z tego, co pamiętam, chyba że jak te prezenty się odbierało, to też dostawaliście te fajerwerki w prezencie. Więc, jeżeli dobrze pamiętam, zaraz. Oczywiście się przekonamy. Bo jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak było. Zbierałem prezenty, to dostawałem. Dostawałem. No nie wiem, niech będzie ten Falcon. Licencja mi potrzebna nie jest tutaj w żaden sposób, chociaż nie wiem, czy ja będę mógł motorówką pływać bez licencji. Raz nie jestem przekonany, bo to chyba trzeba. Nie posiadasz żadnej licencji. No nie posiadam żadnej licencji, bo nie chcę łowić. Zostałem kusownikiem, widzowie. Zostałem kusownikiem. Dobra. Ode... Aha, bo jeszcze na jeziorze Falcon to ja w ogóle nie byłem. I czekajcie. I teraz co? Yy, tu by trzeba worek wziąć. Ojej. Tu by trzeba, słuchajcie, wziąć worek. Niebieskie prezenty. Okej. Okay. Yy, niebieskie pudła z prezentami. Niby mam na to minutę. O kurde widzowie to jest na czas. Ojej. Potwierdź pierdziele tą licencję. Słuchajcie ja mam minutę na zdobycie tych pięciu pudeł. Dobrze myślę, że damy radę. To akurat nie ma tragedii, ale tutaj też warto wam na to zwrócić uwagę nie, że to jest czasowo. Czasowo ograniczone. Ja jeszcze słuchajcie na jeziorze Falcon nie byłem i może kiedyś też do niego tutaj. Tutaj wrócę się pobawić, bo na tym koncie nie byłem. Dobra, gdzie jest ten jeden prezent? Myślę, że ślepy jestem, czy co? A tutaj. Dobra, mamy 5 i co dalej? O, odebrać. O, widzicie fajerwerki dostaliśmy. Ała, No dobra, no kurde. Tak to jest. Komunikaty mi słuchajcie. Komunikaty mi dają i. Czyli co? Czyli cała misja jest od razu z niebieskimi prezentami zaliczona, ale to tylko 5? Mi się wydawało, że 10 czy 15 ich było. Niebieskie pudła 5. A, czyli rozumiem, że za godzinę będę mógł znowu tutaj 5 zebrać. Okej. Okay. Czyli jeszcze jest Tyber i Emerald. Dobra. Czyli widzowie, nie. Tutaj jest inaczej. Tam, tam 10 zebrałem. Tam zebrałem 10, a tu więcej nie zbiorę. Na falconie. Możemy jeszcze po, podlecieć do, do tego worka, ale jestem prawie że pewien, że. Prawie że pewien jestem. Prawie że pewien jestem. Widzicie? Próba kolejna za. Za godzinę. Czyli to też, też jest bardzo ważna informacja nie? dla Was, że, że to tak co godzinę musicie na to łowisko wchodzić, to też jakby stracicie więcej kasy. No ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ok. Biały Łoś byliśmy, było Tyber i Emerald. Z tego co pamiętam, był Tyber i Emerald, i przypuszczam, moi drodzy, że na słynnej, samotnej gwieździe też możemy dostać. Jakieś fajerwerki, w tej chwili te fajerwerki jak najbardziej nam się, moi drodzy, przydadzą, z tego względu, że no, na tym białym łosiu póki co mamy łowić. Jak widzicie, no nie jest to takie wcale łatwe. Aha, bo ja chyba też jeszcze nie byłem na Emeraldzie. Widzicie, to taka ciekawostka, w ogóle wędka karpiowa mi się odpożyła. Na Emeraldzie też, słuchajcie, jeszcze nie byłem. Zielone pudła również 5, czyli sytuacja jest dokładnie, słuchajcie, ta sama potwierdź sytuacja jest dokładnie moi drodzy ta sama czyli po pięć i reszta reszta tak naprawdę czasowo będzie później no i dlatego właśnie emeralda nie lubię zobaczcie jak to jest ciągle szaro ponuro jeszcze taki ten deszcz taka denna Pogoda ja po prostu no, na emeraldzie no, nie polecam Wam łowić, bo to nie ma nic wspólnego, słuchajcie, z zabawą, z rybami, które ten humoru nam poprawiają. Tylko jest to smętne, denne jezioro, smutne i, i, i wiecie, no absolutnie nie polecam, nie? A zobaczcie, jak na białym łosiu macie fajnie. Dobra. Jeszcze jedna nam brakuje. Jedno pudło. I znowu za godzinę będę musiał tu wrócić. Za godzinkę będę musiał tu wrócić. Gdzie to pudło jest? To jeszcze Tyber też sobie zaliczę. Czyli no, jakby no nie będę wam pokazywał, jak, jak, jak wiecie, wszystkie, yy, wszystkie prezenty zbieram, bo to nie jest dla Was nic myślę, że ciekawego czy interesującego. Ale, ale ja to sobie już po, poza odcinkiem pozbieram. Po 5, czyli znacie zasadę, po prostu po pięć zbieracie na danym łowisku i wracacie za godzinę. A w międzyczasie, w międzyczasie podejdę, słuchajcie na białego łosia i. Dobra, możemy stąd wyjść w zasadniczo już. W międzyczasie podejdę na białego łosia i. I tam złowie, co trzeba, ale to już Wam na przebitkach jakiś tam pokażę, no bo już nie ma sensu zagadywać, przedłużać. Zresztą ten odcinek no, z eventem świątecznym nie jest aż stricte poradnikiem, bo ciężko, żeby był poradnikiem, jak ja pierwszy raz to robię. Bardziej jest to w formie takiego gameplayu, bym powiedział, nie? To też się liczcie z tym, że jest to bardziej e, gameplay. Gdzie jest ten Tyber? Bła rzeka Tyber, nie? A to nie jest czasem gdzieś tu? Tyber. No było napisane. Jeszcze wolę, zanim wejdę, wolę sprawdzić, czy ja się nie... Worek z prezentami. Falcon, pudła tyber w białe. Dobra. Białe w tyber. Szkoda, że po pięć. Naprawdę szkoda, że po pięć, bo... No nie wiem. Na tyber oczywiście też nie łowiłem jeszcze. Tutaj będzie trudno, bo będziemy musieli rzeką płynąć. Może właśnie zrobimy. Słuchajcie, taki odcinek, w którym wejdę na te łowiska, na których właśnie nie byłem. Znaczy teraz jestem siłą rzeczy. No bo. Ciągle mi się ta wędka karpiowa ciągle. Ale wiecie, może zrobimy takie jakieś wyzwania z tymi miejscówkami, na których nie byłem jeszcze. I sobie na nich połowię. Chociaż ta rzeka Tyber całkiem, całkiem fajna. Dobra, jest to jakaś mapa, bo ja nie wiem, w którą stronę mam płynąć. Kurde. Nie wiem, płynę w lewo, bo tam w prawo chyba to była chyba końcówka, nie? Czekajcie. No, to jest końcówka, to mogę tylko w lewo płynąć. Teraz znajdź tu pudło z prezentem na takiej rzece. Białe są. O, 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 tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest, jest, jest. Dobra, widać. Okej. Okay. Czyli test na wzrok. Ja wiecie, no generalnie do czytania muszę mieć okulary, bo nie... Nie, nie jestem jakiś... Jestem chociaż długi, jestem dystansowcem, jeśli chodzi o, zbro, o wzrok. Czyli widzę... Znaczy w sensie niedługodystansowcem tylko wiadomo, no... Tutaj specjalnie powiedziałem długodystansowiec. Daleko, z, dalekowidzem, tak mówiąc fachowo. Widzę, do, mam plusy i widzę dobrze daleko. Już teraz widzę kolejne pudło. Trzecie, no dobra, ale to jest 8 minut na to. Więc tutaj jest mała szansa, żeby, żeby nie zdążyć w te 8 minut, minut tych pudeł zebrać. Przy czym ja nie zwróciłem na to uwagi, jak robiłem na Białym Łosiu. Słuchajcie te pudła, żeby tam był jakiś czas. Po prostu wiecie, ten biały Łos jest tak mały, tak. Raz, raz, raz pozbierałem, że nawet nie zwracałem uwagi, że, że tam jest jakiś czas na to. Dobra, nie ma tragedii. Trochę się bałem, że przez rzekę będzie ciężko widać, jak ona jest taka szeroka, ale widać te pudła właściwie z daleka, więc to jest pikuś. Jeszcze przy takiej pogodzie fajnej, o tu fajny jakiś zamek, no fajnie to zrobili, tą rzekę Tyber. Nie byłem tu jeszcze, na tym kącie nie łowiłem, tam coś łowiłem, pamiętam, na poprzednim kącie, ale słuchajcie, tu widzę więcej pudeł i ja się zastanawiam, bo teraz nie pomyślałem o jednej rzeczy. 5 na 10. Aha, bo tu 10 mamy do zdobycia. Dobra. Tutaj nie jest 5 do zdobycia, tylko 10. Za nami było jedno, ale to będziemy może się wracać, zobaczymy. Okej, okay, tu mamy 10 pudeł, słuchajcie, do zdobycia. No to luz. dlatego jest więcej czasu. Dobra. Bo tak byłem ciekaw, co by się stało, jakbym więcej pudeł zebrał, ale one nie wiem, czy czasem nie znikają. jeszcze trzy mamy, no to pewnie będę musiał wrócić tam na początek tej rzeki. Dobra, to teraz już wiem, czemu taki duży czas dali. Okej. Okay. Teraz już wszystko się wyjaśnia. Nie wiem, tu chyba już jest koniec mapy, mi się wydaje. Tak wygląda przynajmniej jak koniec mapy. No tam może być prezent jakiś ukryty. Dobra, czyli czas, no tutaj nie ma żadnych prezentów, czyli one raczej były tam gdzieś poukrywane. Tam jeden ominąłem, bo bym musiał zawracać, ale no i stwierdzić. dobra, tu jest koniec mapy, czyli na końcu mapy już nie ma żadnego prezentu. Okej. Okay. Aha, tu nawet jest koniec mapy, no dobra. Musimy jakiś dziwny manewr zawracania zrobić, Ała, Dziwny manewr zawracania trzeba zrobić, no to słuchajcie, tu sobie przyspieszymy, bo Tak mi intuicja coś mówi, że w tej tutaj. delcie te, tej rzeki będzie prezent. Jeśli tu się da, oczywiście wpłynąć. Nie da się tu wpłynąć? Da się. Ale to. Łe, to to. Tu już na pewno dalej nie będzie. Nie, nie, to to to. Ale zawsze było warto sprawdzić, nie? Ja Uważamy, że zawsze, słuchajcie, warto sprawdzić. Dalej, płyń, bo nie ma czasu, zaraz nam się czas skończy. Gdzieś tak... się mi tu... E, no co za motorówka, no. Zaklinowałem się, widzowie. Patrzcie, zaklinowałem się bez kitu. Czekajcie, ja może w drugą stronę. O, 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 o. Kurde, po co ja tu wpływałem? Dobra, teraz chyba, chyba teraz da radę. Do przodu. Ale numer się zaklinał. i poszła. Trochę mało sterowna jest ta motorówka. To jest jej wada czasami. Dobra, tu nawet się nie da. Płyniemy lewą stroną, dlatego że. No i zno... no co jest. Ja pierdzielę i teraz, w którą stronę ja płynąłem? Czekajcie, chyba tam zawrócić trzeba. Trochę to niefajnie jest zrobione, bo tu powinno się dać przepłynąć, a nie tak, że od razu na dachu wyląduje. Także trochę jest to przegięcie. Mało sterowna... Dobra, tam już nie ryzykuję między tymi skałami. Jest mało sterowna ta motorówka, słuchajcie, to ma swoją wadę niestety. Przypuszczam, że jeszcze na początku tej rzeki, gdzie startowaliśmy, tam też będzie prezent. To przynajmniej będziecie wiedzieli, że jak startujecie, no to pierwsze co... Pierwsze... <coughs> Sorry, o się zachłysnąłem z wrażenia. Pierwsze co będziecie musieli zrobić, to pewnie na prawo popłynąć i tam ten prezencik wziąć. A później dopiero tu. Ja tu w ogóle płynąłem, mam dziwne wrażenie, że. Aha, dobra, tu byłem, ok. I o tym prezencie mówiłem, ale to jeszcze nam brakuje dwóch. I są jakoś tajniacko ukryte, to tak. Słuchajcie, to wcale nie jest takie proste, jak się by wydawało, nie? Tak jak. Tu coś, nie wiem czy. Tam? Tam płynęliśmy, przecież, nie? Może już zakręcimy, żeby sprawdzić. Chociaż ja myślę, że byłoby go widać, jakby tu był jakiś prezent. No, ciekawe, gdzie są dwa prezenty ukryte? No to mogą być dwa ukryte tam. Na, to... na totalnym początku rzeki, gdzie. Gdzie startowaliśmy. Bo tu raczej niczego nie pominąłem. Wątpię, żebym tu coś pominął. Przecież te prezenty są tak dobrze widoczne z daleka. Czyli te 8 minut jest tu nie bez powodu, nie? A chciałem na początku powiedzieć, jak kto by, kto by tutaj miał nie zdążyć z czasem. No, jak widać, ten czas jakoś nie jest bez powodu wyliczony. Czekajcie, zobaczmy, czy tutaj gdzieś. Nie, pod mostem nie ma z innych stron, bo by było widać. Możemy się jeszcze. Obrócić? Nie ma, nie ma, nie ma. Już nie chcę mi się po brzegu tutaj chodzić i szukać, czy tam też jest coś poukrywane, bo wiecie to. Jest dużo łażenia i jest to po prostu czasochłonne, a myślę, że. Nie wiem. Do niczego by mi to. Do szczęścia potrzebne nie było. Widzę, koledzy łowią na kajaku. Nie wiem czemu nie łowiłem, czy nie uwzględniłem rzeki Tyber. Słuchajcie, w w tym, w, w levelowaniu kąta, nie jest ta rzeka zła, bo i mapa jest widać w miarę fajna. Z tego gdzieś tam, co widziałem, to o, jest jeden prezencik. Ryby też nie są tutaj złe, ale. Jak po prostu nie, nie, nie wydawała mi się ta mapa ciekawa. Biały Łoś wydaje mi się ciekawszy. No, jednego prezentu nam widzowie brakuje. Już myślałem, że tutaj ja to kamienie. Dobra, mamy, ok. Czyli macie odpowiedź: dwa prezenty, czyli najpierw płyncie z pomostu na prawo, zdobywacie dwa prezenty, a potem resztę tam, gdzie widzieliście. Dobra, no to możemy stąd wyjść. No to mamy, możemy ym, możemy, słuchajcie, dostarczyć. Mikołajowi prezenty. Ja w tym czasie oczywiście złowię te rogate e, łososie na Białym Łosiu. Już wam pokażę przebitki, bo i tak dobijamy do godziny e, odcinka. Niech to będzie po prostu w formie gameplayu, a w następnych odcinkach o Jezu, jak mi ta mapa szybko działa, a w następnych odcinkach będziemy dalszą częścią się zajmowali. Także myślę, że tutaj na tym na dzisiaj nam no, to Wystarczy. Myślę, że te dwie miejscówki znacie. One są fajne. Ja proponowałbym raczej łowić te. Te, te, te rogacze. Te rogacze w nocy. Ale to już wszystko. To już sobie wszystko sami zobaczycie. Dobrze. I znowu, znowu ta wędka karpiowa mi się odpaliła. I jak ze wszystkimi prezentami? To nie są wszystkie? Halo. A, bo dobrze. Ojej, zawiesiłem się. Dobrze, bo ja za godzinę, słuchajcie, muszę znowu po, pojechać na te łowiska i znowu zebrać. Dobra, bo ja się zawiesiłem teraz. Czyli ja tą samą misję zrobię jeszcze raz, no ale to już wiadomo, zrobię poza odcinkiem, powtórzę tą sekwencję tutaj dwa razy w przypadku Emeralda i, i chyba Falcona, a w przypadku rzeki Tyber raz i to wtedy będę miał te prezenty i wtedy to Zaliczę. Ale zobaczę sobie jeszcze, ile mam tych fajerwerków według tych prezentów. Bo może być tak, że prezenty też będę zbierał tutaj na. Wiecie, na Białym Łosiu po to, żeby dostać fajerwerki. Tylko nie widzę tych fajerwerków. One gdzieś tu na dole były. No niby dostałem, a nie dostałem. Czyli chyba fajerwerki dostajecie dopiero, jak wszystkie pudła zbierzecie. Okej, okay, czyli to nie jest tak, hop -siup jak nam się wydawało. Dobra. Czyli nie mamy fajerwerków, to teraz jesteśmy na kolegów zdani. Słuchajcie, teraz jesteśmy totalnie zdani na kolegów, żeby strzelali fajerwerkami. Nie wiem, co to zmienia. Ale nie chcę zbierać prezentów. A tutaj też jest czas, widzicie. Dwa. No, ale to już mi nic nie da, dobra. To już mi nic nie da. Okej, okay, to słuchajcie, ja sobie złowię tutaj te... Tutaj mam, widzicie, zaznaczonego jednego markerka. Też go właśnie tutaj złowiłem, tego rogacza. Ja sobie je po prostu złowię. No to już myślę, że filozofia nie jest, bo wiecie, jak łowię dwa markery. Postawiłem tak tutaj na około tutaj 30 metrów, tam było chyba 20. Coś w ten desen. Jak widzicie, tak w okolice rzucam, nie rzucam stricte w marker. No i to tyle. Zbiorę te prezenty. No to już nie, jakby wszystko wiecie. No i w następnym odcinku będziemy dalszą część misji, moi drodzy, wykonywali. Także dziękuję za oglądanie. Będzie mi miło, jeżeli. Zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, czy udostępnisz tego, ten odcinek swoim znajomym? Może komuś to pomoże, jak rozkminiałem. Chociaż mówię, odcinek w formie bardziej gameplayu i, i, i luźnego gadania niż, niż stricte poradników. Ale do Fishing Planet wracamy. Także trzymaj się, cześć.